Dobra, kolejny park. Znowu, kurde, miastowi znowu sobie park musieli zrobić, żeby mogli dojeżdżać, ale nie za daleko. Wielkopolski Park Narodowy. Wygląda tak. Ma jeziory i Ludwikowo. Co to znaczy? Dowiemy się zaraz. Już za chwilę, już za sekundę. Nie mam zielonego pojęcia, jaki jest. Więc może się wszystko wydarzyć. Zróżnicowana rzeźba terenu, siedlisko ponad 200 gatunków zwierząt. No, zwierzątka, to lubię. Okej, zapowiada się git. I górka była, patrzcie, od razu widać, że jest górzyście, a nie, kurwa, że wszystko płaskie jak w Kampinoskim. Gdzie jest bóbr? To jest dobre pytanie. Ze względu na strome brzegi i dużą głębokość, cyrkulacja wody w ciągu roku jest tu ograniczona. Ale według legend, miejsce to skrywa skarb. A, skarb. Chujowo. Potwora powinno skrywać. Jak potwór jest skrywany, to jest najfajniejsze. Jakiś, nie wiem, Nessie, tylko że taki wielkopolski. Nie wiem, pyrozaur. Złomo, srebro. Tak, bóbr w sumie jest kryptydą już. Bóbr jest kryptydą, bo go nie widzieliśmy ani razu, on nie istnieje. Głaz leśników, oficjalnie nazwany perłą powiatu poznańskiego, ktoś próbował. Stanowi hołd dla... Jezu, ja myślałem, że to jest lina, że ktoś tu próbował podpieprzyć, a to jest flaga Polski. Romek wie, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. O kurde, czy to nie jest przypadkiem gość od ptaków? Czy to nie on? Pajeczek odpalony? A nie. Nie, to inny gość. Bardzo głębokie jezioro. Brzegi otoczone lasem. Widać, jak tam... To na Wikipedii mogłeś znaleźć, goście. Woda. H2O. No, wysłana z mineralizowanym mułem. Sprawdzić miąższość. Sprawdzić miąższość. On... Co on gada? Co tu za larp? Co on larpuje? Paz roślinności nadbrzeżnej składa się między innymi z kępy tużycy błotnej i situ rozpierzchłego. Gość się na egzamin uczy. O to chodzi. Gość się na egzamin uczy. Nie mam innego wytłumaczenia. Przyjechał tutaj i po prostu stwierdził, że będzie sobie wymieniać. Patrząc na to jezioro, to może łatwiej mu się zapamięta. Już nie rzucaj tak tym... No ten Park Narodowy Wielkopolski mnie nie przekonuje zbytnio. Zapamiętać, wrócić do jeziora Kociołek. Tym razem z nieprzemakalnym plecakiem. Wiecie, co to jest? To jest ten dzień, gdy się budzisz i mówisz: od dzisiaj ogarniam swoje życie. Zacznę sobie zapisywać wszystko, będę mieć planer, kalendarz, będę zapisywać rzeczy, które mnie interesują, myśli. Chłop jutro do cugu alkoholowego wraca po prostu. Już go bierze. Profesor Wodziczko nigdy by nie opuścił plecaka do jeziora. Dobra, bo on wrzucił plecak do jeziora, okej, o to chodzi. Nie ma lepszego miejsca, by poznać naturę i historię parku niż Muzeum Przyrodnicze. To 4 sale, a w każdej inna ekspozycja. Pierwsza to informacja o pomnikach przyrody, ekosystemach oraz zbiorowiskach leśnych. O kurwa, ile ptaków! Patrzcie! Patrzcie! Ale to oczywiście nie wszystko. Każdy park ma teraz takie, te wypchane zwierzęta. Poznaj ssaki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nie są podpisane. Co ja mam zrobić teraz ze sobą? W parku znajduje się wiele ciekawych miejsc, czasem zaskakujących. Na początku jednej z tras znajduje się Dalstad, głaz z koryta suchego potoku. Przepraszam, że to jest najbardziej zaskakująca rzecz w tym parku, to ciężko. Zaskakujący kamień w lesie. No nie, no takie... Takie sobie, szczerze, takie sobie. Nic mnie tam... No nie mam takiego poczucia, że o kurwa, muszę tam jechać teraz. Logo ładne. Trochę zwariowane, nie wiem. Daj wyżej niż Kampinoski, bo siara. Ale on nie sługuje na to, żeby być wyżej niż Kampinoski. Czekaj, zobaczcie, co innego mają w internecie na ten temat. Może mnie przekonają. Gęgawa. Żuraw. W sumie trochę ptaków tu jest. Ty, czy tam był dzik? Dzik! Dobra, jest dzik. Chudę. Dobra. Dobra, jest sporo zwierząt. Na pewno więcej niż w Kampinoskim. Niech będzie, całkiem spoko. Wielkopolski Park Narodowy jest całkiem spoko, bo ma więcej zwierząt niż Kampinoski i Wigierski. Wigierski i Kampinoski obiecali bobra, bobra nie było. Kampinoski ma tak mało zwierząt nawet, że nawet w reklamie jego, albo w materiale pokazującym ten park, dosłownie powiedzieli: wiesz co, no ciężko tego bobra zobaczyć, bo on się boi. Bez sensu. Dobra. Zobaczmy Roztoczański w takim razie teraz. Roztoczański Park Narodowy. Pod Lublinem. 7 tysięcy wyświetleń tylko, więc niezbyt popularny. Kraina ciągnąca się od Kraśnika. Więc tak, od razu minus punkt, bo koń dupą odwrócony, zero szacunku. Jeden z najbardziej zalesionych parków w Polsce. O. Symbolem parku jest uroczy i wyjątkowy... Kurwa, sorry, ale ten koń wygląda na martwego w chuj. Ten koń is dead as fuck. Symbolem parku jest uroczy i wyjątkowo łagodny konik polski. Wywodzący się od żyjącego tu niegdyś dzikiego konia. O Boże! Jaki słodki! Zapraszamy na Roztocze. On nie żyje! Pomóżcie mu! Bukowa Góra to jeden z 5 obszarów ochrony ścisłej. No ładnie. Mamy gdzieniegdzie dzikie drzewa, jabłonie, grusze, czereśnie. Ale pagórki! Ale fajne pagórki! Wczesną wiosną. Te piękne krajowe... Czemu tego nie ścieli? Te piękne krajowe... Te, dobra. piękne. To gdyby mnie zatrudnili do narracji tych nagrań.
Ładnie. Cudo. A to kolejny raj dla polskich rumaków. Yo! Góra. Ostoja hodowli konika polskiego oraz okazów bydła. O kurde, ale będzie... Ostoja... Ale będzie walka tutaj. Krowy kontra konie, zobaczcie. I po środku... Tarzan. No, dwa światy. I Piotrongs mówi, konik polski to nie koń. Imo, koniopodobne coś. Yikes. Piotron, co jest? Czemu tak nie lubisz tego konia biednego? Ej, ale jest całkiem ładny ten krajobraz, jest nietypowy, nie widziałem czegoś takiego. Wstawy Echo. Patrzcie. To jedno z piękniejszych miejsc w parku. Kompleks 400... Wow. O nie, jest scenka, dobra, zobaczmy. To Anna, studentka nauk przyrodniczych z Lublina. Jej pasją są konie. Więc skoro jej pasją są konie, mam nadzieję, że uwolni te biedne konie, które muszą zakurwiać dorożką. Ale ma też pewien cel. Uwolnić konie. Dokąd pani zmierza? Do Florianki. To niech pani wsiada. Dziękuję, dziękuję. Ania, nie wsiadaj, nie! Ja, dosłownie na piechotę szybciej było. Liceum? Nie, już studiuję. W Lublinie. A skąd pan wie? Bo w Lublinie są dobre uczelnie. Co pani... Rejs 2.0. Czy pani wie, co to jest tarpan? Czy... Kurwa, test robi. Aha, lubisz las? Dobra, to wymień wszystkie rodzaje konia. No dobra. Has to be done. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Walked right into that imperial ambush. Same as us. And that thief over there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Jarl. I jeszcze na początku... Konie się biją! Trzymajcie. Tak. Jesteśmy właśnie na terenie ośrodka hodowli konika. No przecież tam jechała. Można pracować z kleczami, ze źrebakami. A... Te konie potrzebują pomocy natychmiastowej. Strasznie koniarsko w tym epizodzie. Się smyrają, patrzcie. Nie, znowu kościół. Wzorem Wenec. Dosłownie... Park Narodowy bez kościoła? Nie da się. Nie. Po dworskim stawie stoimy w bardzo przyjemnym miejscu. Przed zabytkowym browarem. Bir. Na początku XIX. Browar zwierzyniec. Nie było ani kamienia żadnego, ani skały żadnej, ani bobra. A teraz wejdźmy do starego browaru. Przekonajmy się, kocham, co znajdziemy w środku. Początkowo wyrabiano tu piwo na wzór angielskiego portera. A potem smaczne zaczęli robić. Na przykład letnią akademię filmową. O, spójrzcie, fajnie. A przyznacie sami, aura miejsca wyjątkowo sprzyja oglądaniu filmów letnimi wieczorami. A to prawda, fajne miejsce na taki festiwal filmowy. Ośrodek edukacyjno-muzealny. Tutaj nawet we wnętrzu możemy się poczuć jak w lesie. Czego... Dosłownie każdy park ma już taki. Koniec mojej wędrówki to początek przygód każdego tutaj. Koń! Ec. Dupy nie urwał, szczerze. Taki sobie. Chociaż ten festiwal... Dobra, całkiem spoko, nie jest aż taki sobie. Bo browar jest, ten, że tam jakiś festiwal filmowy można, to wtedy można by się wybrać. Całkiem ładne były te zalewy, nie było aż tak źle. Dobra, racja. Myślę, że całkiem spoko. I zróżnicowany krajobraz, faktycznie wcześniej powiedziałem, że fajnie wyglądały te takie falujące te... Ej, w ogóle jak wyrównanie jest póki co. Dobra, teraz Drawieński będzie. O mój Boże, Drawieński. Gdzie jest Drawieński? O kurwa, okej. Okay. Człopa. I Drawieński Park Narodowy obok. Co ma do zaoferowania? Ja chcę teraz bangier. Bo póki co dobrze się prezentuje tylko te, które ja już wiedziałem, że będą fajne. A nie zostałem zaskoczony za bardzo przez żaden nowy. No zostałem zaskoczony trochę przez ten ujście Warty, bo tam dużo ptaków, ale poza tym jazda. Ależ to jest pięknie. I ta przyroda. Bystra woda, bystra wodzicka. Drawieński Park Narodowy rozciąga się wzdłuż rzeki Drawy i jej dopływu płocicznej. Obejmuje wstęp do Drawieńskiego Parku Narodowego jest bezpłatny. Wyjątkiem jest turystyczne udostępnianie rzeki Drawy. Super fajna jest ta rzeka. Rzeka płynie wśród lasów sosnowych i mieszanych, dąbrów, buczyn, płynie dolinami wcinającymi się... Ale w pięknym czasie tam pojechali nagrać, o kurde. No trochę... A, no, bardzo na plus dla tego parku. Drzewa, które przewróciły się i no, patrzcie, to jest... Sorry, znowu byłby kurwa piesek moment. Ale to właśnie to lubię, bo to jest park, który ma własny fajny gimmick. I gimmick tego parku to ta rzeka fajna. Jedna z najstarszych elektrowni w Polsce. Dzisiaj to zabytek techniki wysokiej próby. Ej, fajnie, ciekawe, fajnie. Działań wędrując dalej, dotrzemy do zabytkowej osady Ostrowite z XVI wieku. Nie no, park, doskonale... park tutaj zalicza sobie powoli, ale naprawdę. Hej, śpioszku, nie zasypia.
O nie, lore, lore Parku Drawieńskiego. Obiecałem ci przygodę na kajakach, pamiętasz? Czy ten świergot ptaków jest jak w bajce? To jest ta, co ten, to jest Kasia, ta Kasia. A wiesz, że miliony lat temu ten krajobraz ukształtował lądolód? Wkręcasz mnie, dziadku. Kurwa, głupie dziecko w szkole nie uważało? No to właśnie. Słucham? Zjedz! Jakie drzewa tutaj rosną? No rozmowa się nie klei, to prawda. Nie ma kontaktu. Nie, dziadek z wnuczką ciężko, nie może. No i to pisze, jako dzieciak płynęłam tamtędy kajakiem z rodzinką i zajebałam czołem w most. Teraz my nią płyniemy. Pakujemy. No i o tym powinni rozmawiać w tym. To powinna być fabuła w tym filmiku. Czy on wziął ten rondel prosto z palnika i do tego sobie wkłada do plecaka? Ale sobie przepłynął takim kajaczkiem, kurde. No i to jest fajne, ten spływ jest fajny. Może tutaj Noita zawaliła czołem. Może to tutaj, nigdy nie wiesz, może być historyczne miejsce. We wsi wznosi się gotycki kościół z renesansowym wyposażeniem, amboną i ołtarzem głównym. Kościół, Boże. Byliśmy o krok od własnej krzywej wieży, oddalonej raptem 150 km od Bałtyku. My mamy krzywą wieżę, w Toruniu, kurwa, jak to byliśmy krok od krzywej wieży? Co masz na myśli, że w Polsce nie ma krzywej wieży? Krzywa wieża jest w Toruniu, o czym wy gadacie w ogóle? Dla tych, którzy chcą zakochać się w parku już pierwszego dnia, polecamy to miejsce. Punkt widokowy Stara Węgornia, na rzece Płocicznej. Yo! Można obejrzeć ślady po dawnych urządzeniach rybackich, węgorniach, służących do połowu węgorzy. Fajnie. No dobra, co ja mogę powiedzieć? No kurde, no ten park jest taki, że... jest całkiem spoko według mnie. Ale też nie mam takiej potrzeby, żeby wybrać się tam już teraz, w tej chwili, natychmiast. Wyżej. Nie wiem, czy wyżej. Wyżej? Tak? Dobra, może. Może i tak, niech będzie. Nie no, w sumie racja, przecież gadałem, że ma gimmick fajny, czyli te rzeki. Ma rzekę, ma spływy kajakowe, racja. Może być wyżej. Dobra, kolejny to Woliński Park Narodowy. I oczywiście jest w spodziewanym miejscu. Ludzie mówią, że Woliński top. Ja o Wolińskim wiem mało, więc bardzo chętnie się dowiem. Woliński Park Narodowy, nie zawiedź mnie. Potrzebuje bangera. Największa polska wyspa. Ładnie. Na wodach parku zimuje lub odpoczywa w czasie migracji wiele tysięcy ptaków. Można tu spotkać stalatraczy, liczące kilka tysięcy ptaków. Poza ptakami spotkamy tu takie faunistyczne rarytasy jak jelonek rogacz i pachnica dębowa. Brzmi ciekawie. Ale bym chciał zobaczyć jelonka rogacza w dziczy. Bardzo bym chciał. Rzeki, która jest głównym ujściem wód Odry do Bałtyku i tworzy sieć Świnoujście. Aby następnie ujść do Morza Bałtyckiego. Unikalny w skali Europy jest fakt. To właśnie z Międzyzdrojów, przez południową część wyspy Wolin, w pobliżu Delty. Kurde, muszę do Międzyzdroje jechać. Widokowe, teren był odcięty przez wodę, co pomagało mieszkańcom osad skutecznie bronić się przed wrogiem. Do dziś zachowały się tu tylko słabo widoczne ślady po Tomarek i jego syn Tomek, bohaterowie dzisiejszego odcinka. Nie, Tomek, nie! Tato, nie pędź tak! Tomek cały czas narzeka. Virgin Tomek versus Based Kasia. Kasia zawsze zakurwia wszędzie, jest ciekawa, szuka informacji, a Tomek po prostu... Tomek to by kurwa w Minecrafta grał w domu najchętniej. Wiesz co, opowiem ci legendę. Dawno, dawno temu... Tato... Lech po długiej drodze... No daj staremu opowiedzieć. Spojrzał w górę i zobaczył na konarze wielkie... Ej, serio, oni muszą dać tym aktorom odpocząć chwilę, zanim zaczną mówić swoje linijki. Oho, młody binokle garnął. Kurde, jakie Wolin te... to dom Bielika. Zalewy. Szkoda, że nie widziałem Bielika. Pewnie go nie zobacz. Jak bobra. Tomek po prostu żadnego zwierzaka nie widział. Mam tu jednego, zobacz. Jak srogo wygląda. Srogo w chuj, nie? Jak srogo wygląda? No, bo to srogi ptak. Bo to srogi ptak. Słyszałeś? Tak. O. Chyba gdzieś to szybuje. Biegniemy! Czy on ma łuk? Nie, to kij. Boże, zawsze, młody zawsze za zwierzętami biega i zwierzęta uciekają przed nim. To jest Bielik? Jeden z cudów natury w tej części Europy. Piękny. I moim zdaniem najpiękniejsze jezioro w naszym kraju. Kurwa, jak leżące ładne, na wyspie faktycznie. Wolin u stóp Piaskowej Góry, turkusowe jest dla najbardziej wytrwałych. Wizyta nad jeziorem może być okazją do obserwacji polującego w nim Bielika czy Kani. Strasznie dużo gadają o tym
bieliku, a ten bielik mnie tak średnio interesuje, to be honest. Ten ogromny kamień został tu przeniesiony przez lodowiec z terenów obecnej Skandynawii. Waży około 26 ton, ma 8 metrów. Co? Z pewnością nikt go stąd nie ruszy. Chyba, że kolejny lodowiec. Dziś wydry nie spotkaliśmy, ale za to widzimy ślady pracy bobrów. Można spotkać wiele... No pokaż bobra! Pokażcie go! No nie pokażę tego bobra, ale cocktease. Mam bobrowe blue balls. Woliński Park Narodowy jest bardzo ładny, jest zaskoczeniem dla mnie i ląduje na Chcę tam żyć. Bardzo ładny. Jeszcze to jezioro niebieskie, no naprawdę mnie przekonało. Ach, dobra, jeszcze tylko zostało, o Boże. Trochę jeszcze tego mamy, quick rounds. Dobra, Świętokrzyski teraz. Ulala, Świętokrzyski. Świętokrzyski Park Narodowy. Przy Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Co ma do zaoferowania? Również nie byłem i również nie jestem pewien. Piękne, tajemnicze i klimatyczne. O. Czasem mroczne. Góry Świętokrzyskie, jedne z najstarszych gór w Polsce i w Europie, owiane legendami. Od wieków wierzono, że czarownice odprawiały tu sabaty, przylatywały na miotłach, a w nocnej zabawie towarzyszył im sam diabeł. Dlatego symbolem gór jest czarownica z Łysej Góry. Ale widok! No i w Kampinoskim czegoś takiego nie znajdziesz. Koło Boża. Speedrun. Ogromna liczba unikatowych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Na starych gatunków roślin, zwierząt. Myślałem, że to homar. Wydzielono tu 5 obszarów ochrony ścisłej, charakteryzujących się wyjątkową naturalnością zjawisk i procesów przyrodniczych. No, jest ładnie, ładne góry, ale tak też co mać ciekawego. Porastających Puszcza Jodłowa. Tak, nazwał to miejsce Stefan Żeromski, który pochodził z Gór Świętokrzyskich i wielokrotnie... Tak nudno nazwą. Shittin' Pupin, tak nazwą Żeromski. Charakterystyk Gołoboża jest terminem regionalnym, nadanym przez miejscową ludność. Określa obszary bez lekki. Kurde, taki po prostu las, tylko że góry. Atrakcją jest też kaplica cmentarna nazywana przez mieszkańców Kapliczką Żeromskiego, na której za szkolnych lat Stefan Żeromski wraz z kolegą wyryli swoje nazwiska. Wow, Żeromski chuligan. No nie wiem. O nie, nie, nie! A nie, dobra, przynajmniej nie ma... Chyba bez Tomka przyjechali wreszcie. Jestem z Markiem na wycieczce. Na wycieczce, za Kielcami, no. Nie świętujemy, zapomniał. Chodźmy. Wow, o kurwa. No, ojciec zapomniał o rocznicy, ajajaj. Jeszcze chwila i będziemy. Silent treatment trochę dostaje. Zobacz to tu, to legenda o miłości. Ty znasz legendę o miłości? Dawno, dawno temu na tym wzgórzu stał zamek. Jezus Maria, Bajerant. Dobra. W ogóle ty znasz legendę o miłości? Uff, uff, uff. Mieszkały w nim dwie siostry, obie bardzo piękne. Starsza czarnowłosa, przybojowa. Ja pierdolę. Gość żonie o pięknych kobietach opowiada. Gość clueless jest. Burkiu. Niektóre były ładniejsze od ciebie nawet. Prawdziwe piękności. Nic osobistego. Fakty nie dbają o twoje uczucia. Źródło nigdy nie zamarza. Nawet w najgorsze zimy. Mówi się, że to przez ciepło jej serca. Nie, po prostu źródła nie zamarzają. Co to jest za gadanie? Woda... Co? Źródło nie zamarza. Boś... No... No tak! Źródła nie zamarzają! Dlatego chciałem to zrobić właśnie tutaj. O kurwa. Pamiętał! Pamiętał! Myślałam, że zapomniałeś! Ciszej. Jezu, już ucieszają. Dlatego Tomka nie wzięli. Tomek by zniszczył moment. Tato. 20 lat. Ciągle razem. Kurwa. Nowe obrączki na następne 20. A tamtych nie nosili? A gdzie są tamte? Oni dosłownie są bez obrączek. Wyobraźcie sobie stres zwierząt, gdyby Marek włączył odtwarzacz z ulubioną muzyką. Będąc w parku, musimy pamiętać, że to królestwo zwierząt. Hałas je płoszy i zaburza naturalny rytm dnia. Park to także miejsce odpoczynku innych no o tym. Bądźmy dobrze wychowanym gościem. Alex szyjmowała. Będąc tutaj, koniecznie trzeba odwiedzić Fajne. Muzeum przyrodnicze na szczycie Łysej Góry, zwanej też Świętym Krzyżem. I co, są wypchane zwierzęta? W środku czeka na was multimedialna wystawa poświęcona, ale też usłyszeć dźwięki obecne. Jest wypchane zwierzęta, jest! To niezwykle można spotkać tak stare i dostojne drzewa, pełniące bardzo ważne funkcje w ekosystemie. Jest to, co widzicie, to naturalne wychowanie skalne. Ale... Dość rzadki przykład piękna przyrody nieożywionej w Górach Świętokrzyskich. Te, które widzimy, to jedne z piękniejszych. Takie sobie. W sensie góry fajne, połazić sobie po lesie, ale takim... Góry Świętokrzyskie są koks, mówi tramwaj i to... Pewnie tak, ale niestety no park taki sobie. Dobra, Biebrzański Park Narodowy. 14 tysięcy wyświetleń, czyli ludzie jednak... Ludzie chcą zobaczyć. Biebrzański Park Narodowy to prawie 60 tysięcy hektarów ziemi. Stoją otwartą zajmują lasy, pozostałą część stanowią obszary wodne. Stoję kurwa. Polska kinda sad. Not gonna lie. Ale pszczoła, fajna. Ej, dobra, są zwierzęta i grzyby. Twierdza Osowiec powstała w drugiej połowie XIX wieku. Zasłynęła w trakcie pierwszej wojny światowej. Ładna bagietka. Otwierała szturm niemieckich wojsk. I uwaga, obecnie twierdza jest domem dla największych skupisk zimujących tu nietoperzy.
Nietoperze, Karol, zajebiście. Karol, chodź. Zagroda kuwasy. O, i mamy scenkę. Chodź, bo stracimy cały dzień. Krysia, jest wcześnie rano. Ej, oni już nie mogą zdecydować, kto chce iść, a kto chce zostać. Nie możesz przecież cały dzień siedzieć na ławce, chodź. Do fortu to mogę pojechać, ale tylko do fortu. A to nasi dzisiejsi bohaterowie, Karol i Krystyna. Małżeństwo. Ciekawe, co zrobią. Krystyna jest fanką Nordic Walking i przyrody. Nordic Karol Walking. Musi się jeszcze do tego przekonać. Ale Karol też był fanem kajaków i później opowiadał o tych... Co? Oni... Ojojoj. Coś nie jest dopięte. Kajaki to nie chodzenie, Krystyna to prawda. Karol po prostu wie, że ten park jest chujowy. Słyszysz? To chyba wodniczka. Jak pięknie śpiewa. A może rokitniczka? Słyszysz? Nie. No posłuchaj, jak pięknie. Oj, pięknie, pięknie. Chodźmy. Oj, rozwód będzie. Krysia, zobacz. Znalazłem fajną drogę na skróty. Chodź. Karol, tam nie wolno. Tylko wytyczone szlaki. Każdy przewodnik ci powie. Potwierdzam. W parku poruszać się można wyłącznie po przystosowanych do tego trasach. Karol musi zawrócić. Karol się zastanawia, skąd ten głos w głowie. Już można chyba przespidować. W czasie pierwszej wojny światowej twierdza osowiec broniła się przed Niemcami prawie 7 miesięcy. I wiesz co? Nigdy jej nie zdobyli. Jezu. Kurwa, dziadek się odpalił, o nie. BirdLife International uznał ten park za ostoję ptaków randze światowej. Chroni go konwencja ramsarska. I co to za konwencja? Chroni ona najważniejsze tereny wodno-błotne i ptaki wodne. Piękne miejsce. Coś nie mogą tematu złapać wspólnego razem. Idę wzdłuż drewnianej ścieżki, po której musicie się też kiedyś przejść. Szlak prowadzi przez łąki prosto do lasu, który, jak pamiętamy, zajmuje ponad 1/4 obszaru wieczańskiego parku. Wiecie, co to jest? To jest ten serwer Survival Minecraft, co masz ze znajomymi, gdy już 6 miesiąc działa. Szlaki kajakowe nad Biebrzą to stały punkt wypraw polskich kajakarzy. W sezonie zjeżdża tu wielu turystów, którzy z pewnością spodoba się. Szlaki kajakowe też są. Gorąco polecam wizytę w Biebrzu. Kurde, no ten, te filmy takie tak nie do końca... Przyjedźcie tu koniecznie. Nie wiem. Fajny, nawet całkiem fajny, całkiem spoko, tak bym powiedział. Dobra, co mamy później? O Jezus Maria. Magórski, Narwiański, Gór Stołowych, Karkonoski, Bory Tucholskie, Gorczański, Wypiński, Białowieski, Poleski, Pabiłgórski, Bieszczacki i Tatrzański, Park Narodowy. Dwa najlepsze na koniec. Dobra, przerwa. Tak wygląda na ten moment. I zrobimy sobie przerwę. Bid you good day. Pisze, pochodzę z centrum Polski, dookoła mojego domu las. Pewnego razu, gdy byłem w rodzinnym domu, w majówkę natrafiłem na martwego bobra pod moim płotem. Zadzwoniłem gdzieś na ochronę lasów w Polsce. Odzwonili po kilku godzinach i zapytali, czy mogę na własną rękę go zakopać. Bo przez najbliższe 3 dni wszyscy mają wolne i albo ja go zakopię, albo będzie leżał, aż ktoś przyjedzie. Widać, jak ich obchodzą bobry, mogliby jakieś badania czy coś, a tak to leży na moim podwórku pod ziemią. O Boże.